przedstawiciele armii niemieckiej, w tym przypadku dywizji, 15 dywizji SS Letland, która broniła właśnie Złotowa. Jeżeli chodzi o ubiory maskujące, wojsko niemieckie posiadało kilka rodzajów ubiorów właśnie zimowych, od płaszczy, gdzie dywizja łotewska miała naszyte insygnia, poprzez właśnie kurtki, dwustronne kurtki kamuflażowe. Tu kolega w tym przypadku ma kurtkę obróconą na stronę zimową. Ta strona w przypadku tutaj celowniczego MG jest obrócona na kolor jesienny, jesienno-wiosenny. I zacznę może od kolegi, który jest ubrany w białą kurtkę kamuflażową. Posiada na sobie mundur wzór M43, buty marszowe, marsztifle. Posiada pas z klamrą SS, ładownice trójkomorowe do naboi 7,92. Kaliber 7,92 do Mausera. Oprócz tego uzbrojony jest właśnie w karabinek K98. Jest to skrócona wersja karabinu Gewehr 98. Karabinek kalibru 7,92, który był wprowadzony w armii niemieckiej w 1935 roku. Służył praktycznie do końca II wojny światowej. Jego waga wynosiła w granicach 4 kg. Skuteczny zasięg ognia to było 800 metrów. Posiadał stały 5-nabojowy magazynek, ładowany był z łódek nabojowych. Oprócz tego do tego karabinu można było podpiąć bagnet nożowy, taki wzór S91 łamane na 98. Żołnierz posiada oprócz tego szelki bojowe, skórzane. Wyposażony jest w łopatkę saperską. Tutaj jest widoczny właśnie bagnet, o którym wspominałem. Łopatka jest, to jest tak zwana druga wersja łopatki z klapszpaten, czyli łopatka składana. Chlebak, no i manierka. Typowe właśnie oporządzenie, które składało się na taki komplet dla żołnierzy niemieckich, jeżeli chodzi o Wehrmacht i Waffen SS. Teraz przejdę do sylwetki celowniczego MG34. Może coś na początek, jeżeli chodzi o karabin maszynowy. Jest to typowy karabin maszynowy, który został wprowadzony w 1934 roku. Niemcy wtedy złamały traktat wersalski, bo miały po prostu jak gdyby w zapisach traktatu zakaz produkowania broni maszynowej i jest to pierwszy właśnie wyprodukowany, opracowany i wyprodukowany karabin maszynowy, zasilany tym samym nabojem co właśnie karabinek Mausera kalibru 7,92, nabój właśnie mauserowski. Kolega oprócz tego posiada pistolet Walther P38 kalibru 9 mm. Typowy pistolet właśnie okresu II wojny światowej, który był wyprodukowany praktycznie prawie w 3 milionach egzemplarzy. Jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie,
to i jest to torba na wszelkiego rodzaju przybory związane z obsługą karabinu maszynowego. Charakterystyczna jest taka właśnie łapawica, coś w rodzaju takiej specjalnego uchwytu zabezpieczającego rękę celowniczego przed poparzeniem. Ona służyła do chwycenia gorącej lufy, bo tutaj przy dużej intensywności ognia można było bardzo szybko wymienić lufę i celowniczy właśnie przy pomocy takiej ochrony ręki mógł dokonać tego w bardzo szybki sposób. Jeżeli chodzi o kamuflaże, które były stosowane, to jak już wcześniej wspomniałem, kurtki kamuflażowe były szyte, jeżeli chodzi o zimę, były szyte z kilku różnych materiałów kamuflażowych. Jeżeli chodzi o podstawowy, to jest tak zwany dąb A i dąb B. One się różniły jak gdyby jaskrawością tylko kolorów, natomiast układ plam był bardzo zbliżony. W ogóle Niemcy stosowali w czasie II wojny światowej 11 rodzajów kamuflaży swoich i jeden taki przysposobiony, był to kamuflaż włoski. Ogólnie rzecz biorąc, powstał w ogóle przed II wojną światową, na krótko przed II wojną światową, bo w 1938 roku taki zespół, który zrzeszał profesorów sztuk pięknych, którzy opracowali rodzaj kamuflażu, który opierał się na plamach. Miało to związek z malarstwem właśnie rodzajem w ogóle sztuki, który składał się z malowaniem obrazów za pomocą plamek i stwierdzono, że bardzo duża ilość plamek nałożona, wielokolorowych, nałożona na jakiś przedmiot po prostu zniekształca ten przedmiot, a oprócz tego na dużej odległości przedmiot zaczyna tracić kontury i jak gdyby znikać na tle otaczającego krajobrazu. W ten sposób powstał właśnie taki w SS między innymi powstał taki plan, aby wszystkich żołnierzy, którzy będą wchodzili w skład Waffen-SS, wyposażyć w system ochrony osobistej, jeżeli chodzi właśnie o mundury kamuflażowe. System ten tworzyły płachta namiotowa, która jednocześnie była wzorem peleryny. Oprócz tego był to pokrowiec na hełm, również dwustronny, który można było odwrócić na stronę letnio-wiosenną oraz właśnie taką jesienną oraz wczesną wiosnę, gdzie tworzył inny kolorystycznie model właśnie kamuflażu dostosowany do danej pory roku. Oprócz tego były stosowane doraźne kamuflaże, na przykład hełm w tym przypadku M40 u kolegi pokryty jest taką farbą, no nawet nie białą, tylko ecru, bo nawet jak patrzymy na śnieg, to on nigdy nie jest biały. Bo biały, całkowicie biały kamuflaż też nie jest to dobre rozwiązanie ze względu na to, że żołnierz, który jest całkowicie w idealnej bieli, też się odcina od tego śniegu, który już spadł i leży na przykład kilka czy kilkanaście dni. Jeżeli chodzi o pozostałe kamuflaże, które właśnie wspomniałem, to były to odmiany szyte w ramach ochrony osobistej w postaci bluz kamuflażowych, cienkich bluz kamuflażowych z bawełny impregnowanej, z różnymi wzorami kamuflażu. To były generalnie, oni to nazywali platanami, platan Tarnmuster. Tych odmian kamuflażowych było aż 6.
Następnie do tego systemu kamuflażowego, który właśnie składał się z tej bluzy maskującej, z pokrowca na hełm i płachty namiotowej, którą można było spiąć w namiot, który też tworzył właśnie rodzaj kamuflażu. Po kolei dochodziły spodnie kamuflażowe, bluzy kamuflażowe i pod koniec II wojny światowej kurtki zimowe, które były w trzech jak gdyby systemach grubości, ze względu na to, że nie każda zima była aż tak zimna. Grubości określane były od temperatur, które panowały w danej chwili. Bywali po prostu kurtki zimowe, znaczy w teorii mieli otrzymywać takie, jak panowała, jak była jak gdyby zima z temperaturami poniżej zera. W praktyce jednak dostawali to, co w danej chwili było uszyte i nie było możliwości jak gdyby wyboru, że jest na przykład minus 20, a dostał kurtkę taką, która no, odpowiada temperaturom od zera powiedzmy do minus 10, tak? No, ale to już kwestie dostaw i jak gdyby no, możliwości szwalni niemieckich. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy ubioru niemieckiego i umundurowania, to czapkę, którą posiada kolega, to jest czapka wzór 43 z insygniami właśnie SS. Były to insygnia w postaci trupiej czaszki oraz orła naszytego na lewym boku czapki. Oprócz tego żołnierze Waffen-SS posiadali na rękawach, na lewym rękawie naszyty był właśnie orzeł, który symbolizował właśnie tą jednostkę, te jednostki. Sama bluza mundurowa, tu w tym przypadku podoficera jednostki właśnie dywizji SS Letland, 15 dywizji grenadierów w stopniu Sturmscharführera wyglądał mniej więcej tak. Tutaj na patkach mamy oznaczenie stopnia oraz oznaczenie dywizji. Widać właśnie, że nie było tutaj run, typowych run SS, tylko wschodzące słońce, które było godłem Łotwy. Stopień, tak jak już wcześniej wspomniałem, żołnierz odznaczony krzyżem żelaznym drugiej klasy, medalem za zimę 1941-42, odznaką szturmową oraz odznaką za zniszczenie czołgu z bliska. Każdy żołnierz, który zniszczył czołg z bliska w przypadku takiego właśnie czynu, otrzymywał odznakę, która potwierdzała jego jak gdyby no, to bohaterstwo, że zdołał podejść na przykład z Panzerfaustem, który tutaj mamy. Jest to granatnik przeciwpancerny. Ten model jest przeznaczony do strzałów na odległość 60 metrów. I z takim czymś właśnie podchodząc na odległość czasami bliższą niż 60 metrów, odpalając granatnik, niszczył czołg. Jak już jestem przy granatniku przeciwpancernym, może pokrótce omówię szybko. Tej broni powstało w czasie II wojny światowej 6 700 tysięcy. Cena jednego egzemplarza była bardzo niska, wahała się w granicach 70 Reichsmarek. Głowica tej broni była to głowica kumulacyjna,
która posiadała kaliber 150 mm. Ciężar całej wyrzutni razem z pociskiem to jest około 6,5 kg. Sam pocisk nie posiadał napędu jako takiego. Jeżeli chodzi o wystrzał z tej wyrzutni, to było to jak gdyby realizowane poprzez odpowiednie ustawienie tych dźwigni, z których jedna po wyciągnięciu zawleczki tworzyła celownik. Następnie było to odbezpieczane i jako naciśnięcie na spust powodowało odpalenie kapiszona, który uruchamiał ładunek prochowy wewnątrz tej rury, co powodowało z jednej strony wyrzucenie pocisku, który był stabilizowany brzechwowo, a z drugiej strony była taka tekturowa nakładka, która była wyrzucana, stąd właśnie tutaj wszelkiego rodzaju napisy, które miały miały znaczenie bardzo istotne, ponieważ ten, kto stanął nieopatrznie z tyłu za strzelającym z tego granatnika, mógł zginąć po prostu, bo siła rażenia jak gdyby z tyłu tej rury była na tyle duża, że żołnierze w promieniu 10 metrów nie mogli się znajdować za strzelającym właśnie z granatnika typu Panzerfaust. Głowica po wystrzeleniu przemieszczała się z prędkością około 43-5 metrów na sekundę, także to nie jest duża prędkość, aczkolwiek jej siła rażenia była tak duża, że przepalała 220 mm pancerze. Nie było takiego czołgu w czasie II wojny światowej, którego głowica Panzerfausta by nie zniszczyła, ze względu na to, że sama jak gdyby koncepcja jak gdyby tego ładunku była skupiona na zasadzie ładunku kumulacyjnego, czyli był to stożek kumulacyjny wypełniony w środku takim dodatkowym elementem w postaci tak zwanego reflektora kumulacyjnego, takiej wkładki miedzianej, i ciśnienie, które po wybuchu na pancerzu było wytworzone przez właśnie ładunek kumulacyjny, było tak ogromne, że wybijało po prostu otwór w pancerzu, a jak gdyby gazy i sam wybuch, który przenosił się do wnętrza czołgu, zabijał załogę przy pomocy właśnie ciśnienia. Nie tyle, że czołg eksplodował, czy ewentualnie tam coś się z nim działo, tylko załoga ginęła w postaci właśnie zabicia poprzez nagły wzrost ciśnienia wewnątrz pojazdu. Jeżeli chodzi o czołgi radzieckie, to praktycznie 71% wozów zostało zniszczone za pomocą tej broni i jej odmian. Licząc, że Rosjanie stracili operacji na Wiślańsko-Odrzańskiej w 1945 roku około 19 tysięcy czołgów, to 71% zostało właśnie zniszczone za pomocą Panzerfaustów.